Raz, raz. Słuchajcie, mam ten, dwie modlitwy o uzdrowienie o COVID, co nie, bo tutaj taka moda jest, dlatego kochacie, nie wiem, czy to moda jest, ta pandemia jest i planka. Mam dwie modlitwy przez telefon o uzdrowienie o COVID, teraz wam powiem. Dzwonił do mnie kuzyn w wieku 64 lat, w pracy byłem akurat i ten, zadzwonił i tak, zaczął dychać, co nie, ja mówię, co ci jest? A mówi, no tego COVID-a mam, mówię, wiesz? Ja mówię, dobra, no to zaraz się pomodlimy, już mu głosimy Ewangelię, więc zaraz się pomodlimy, będzie dużo z tobą. Mówię, połóż rękę na swoją klatkę piersiową, bach, bach, co nie, to modliłem się. Na drugi dzień mówię, zadzwonię do ciebie. Zadzwoniłem do niego, mówię, no jak jest? Mówi, no wiesz co, przeszło, już przestałem w ogóle ten, przestałem w ogóle już dychać, mówi, dobrze się czuję, wszystko jest w porządku. No mówię, wierzę ci, Jezus uzdrowił. Mówi, wiem, wiem. I drugie świadectwo mojego brata. Też ma 65 będzie miał teraz. I zadzwonił do mnie i mówi, że ten, że ma tego COVID-a, co nie? Ja mówię, a gdzie miałeś do mnie dzwonić tam dwa dni temu, coś tam się sprawę? Mówi, no nie, nie, ale teraz dzwonię, gdzie jesteś? Ja mówię, no, on mówi, no w karetce jestem. Ja mówię, w karetce jesteś? O. Mówi, tam stwierdzili go COVID-a. Ja mówię, dobra, to połóż tą rękę na klatkę piersiową, pomodlę się. Będzie dobrze z tobą. No dobra, położył rękę, pomodliłem się. I ten. Ale został uzdrowiony. I jeszcze z ten, z Agnieszką mamy po 50%, brat też i zachorowała na COVID-a, co nie? Po 50%, jak zestrzelenie samolotu, co nie? Ona ma 50, jak 50. Żeśmy się razem modlili o jej brata, co nie? Też miał tam stwierdzonego tego tam COVID-a, co nie? No i też jest zdrowy. Chciałem złożyć się do zdrowia.